Parlament Europejski przyjął pakt migracyjny. Oznacza to, że Polska już za kilka lat będzie musiała przyjmować imigrantów u siebie. Rząd uspokaja, mówi, że nikt nikogo przyjmować nie będzie. Szkoda, że rząd nie dodaje, że jeśli imigrantów nie będziemy przyjmować jako państwo, to będziemy płacić karę. 20 tysięcy euro za każdego nieprzyjętego imigranta lub będziemy musieli finansować wsparcie operacyjne innym państwom. Czas powiedzieć temu wszystkiemu stop, bo ktoś tutaj zwariował.